Sprawdzam wasze wizytówki w mapach Google, część czwarta. Następna firma, która do mnie napisała, jest Big Chef Kebab. I tutaj zobaczmy sobie na pozycję, jak to wygląda w pozycjach. No to na hasło kluczowe kebab oczywiście, no bo tak najczęściej cię szukają. No to w Chrzanowie jesteś tylko i wyłącznie w obszarze swojej działalności, czyli tam, gdzie masz lokal na dwójce. A tak to twoje pozycje wyglądają następująco, że masz czwóreczkę, piąteczkę, szósteczkę, no i później już jest coraz gorzej. Konkurentów masz dużo, na całym obszarze wyszukiwania bez 187, więc jest tu co robić. Więc teraz o samej wizytówce. No to tak, kategorię masz ustawioną poprawnie, nazwę bym zmienił na Kebab Big Chef Chrzanów, czasami Google odradza takie posunięcia, ale warto to wprowadzić, zobaczyć jaki to będzie miało wydźwięk na twoich pozycjach, bo pozycjonowanie lokalne w wizytówkach to jest często praca na właśnie analizowaniu tego, co zmieniliśmy i patrzeniu na to, jaki to miało wpływ na nasze pozycje, tak? I dzięki temu wiemy, co robić, żeby te pozycje rosły szybciej. A jeśli chodzi ogólnie o informacje, które tutaj wypełniłeś, no to jest to w miarę ok. Tutaj dodałbym sobie witrynę, bo widzę, że tu masz zrobioną stronę na Facebooku i też biznes sajta stworzonego z Google'a, ale dodałbym na pewno Facebooka do tej wizytówki, z tego względu, że tam częściej coś rzucasz. Jeśli chodzi o zdjęcia, no to masz 80, ale zaleciłbym tutaj dodawanie częstsze i dodawanie co jakiś czas jakiejś partii zdjęć, z tego względu, że to jest ważne, szczególnie w gastronomii. Przejdźmy sobie do menu. W menu, no to widzę, że tutaj klienci twoi wrzucali jakieś menu. Ty tutaj wrzuciłeś jedną grafikę, ale dodałbym wszystkie grafiki, które masz od grafika, czy też same robiłeś w formie pliku, a nie zdjęcia ulotki, bo to lepiej wygląda. Jeśli chodzi o opinie, no to tych opinii jest dużo, ale nie odpisujemy na nie. Ja to zawsze powtarzam, że odpisujemy na te opinie z słowami kluczowymi, tak żeby były zawarte tamte słowa, które najczęściej są wyszukiwane. U ciebie to jest akurat kebab, czyli pospolite, możesz dodawać tego lokalizację, bądź też inne pozycje, które masz w menu, czy też tortilla, czy tam kebab na talerzu i odpisuj zawsze na to w ten sposób, analizując to, co klient napisał i podpisuj się. O zdjęciach już mówiłem, według właściciela, czyli wpisy, no to tu mamy jakieś stare wpisy z ofertami, to jest bardzo ważne, bo te oferty wyświetlają się zawsze na górze w wyniku i klient od razu widzi i przykuwa to uwagę, bo coś innego jest niż na zwykłej wizytówce, więc to sobie wprowadź tak jak wprowadzałeś, plus dodawaj też jakieś wpisy, możesz nawet dodawać, nie wiem, masz 20 pozycji, co 3 dni dodawaj jedną pozycję i tak w kółko, tylko zmieniaj tekst i zmieniaj też zdjęcia, nie? Czyli inne zdjęcia. Możesz dodać tam też ofertę, nie ofertę, tylko katalog i tam dodać wszystkie produkty, wszystkie kebaby, które masz, frytki, tak, wszystkie pozycje. I to też opisać, bo to dobrze wpływa na widoczność. Na informacje, no to już mówiłem, że jest generalnie wszystko zrobione, ale tak jak dodawałeś też filmy, to też jest fajne, bo Google ogólnie lubi filmy, jeśli są wrzucane. Tylko dodawaj ich więcej i częściej. I w zasadzie to tyle. Jeśli chcesz się coś więcej dowiedzieć, napisz do mnie. To ci dam znać, co możesz jeszcze zrobić. I ewentualnie możesz też zlecić nam taką usługę pozycjonowania wizytówki. A jeśli ty też chcesz zobaczyć pozycję swojej firmy w mapach Google, napisz w komentarzu nazwę firmy z miejscowością, a ja sprawdzę to dla ciebie i dowiesz się dlaczego.